Moi drodzy, ja chcę nie kontynuować, chcę mówić o braciach, ale chcę mówić troszeczkę w innym kontekście i zwrócić naszą uwagę, że w każdym miejscu, gdziekolwiek jesteśmy, w każdym miejscu doświadczamy różnego rodzaju presji, nacisków, doświadczamy różnego rodzaju wyzwań i nie zawsze jesteśmy w stanie albo nie potrafimy sobie z tym poradzić. W Ewangelii Jana będę czytał z 12 rozdziału i cały, może nie cały, bo nie chciałbym, żeby, ale fragmenty z 13 rozdziału. Ale od 12 rozdział Ewangelii Jana, wiersz 44 rozpocznę. A Jezus zawołał donośnym głosem: kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym, przez to, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iszkarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się, potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr: przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Rzecze mu Jezus: kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego że nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich: czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli wtedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Nie o was wszystkich mówię, ja wiem, których wybrałem, lecz niech się wypełni pismo: ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. Już teraz powiadam wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. I może jeszcze końcówkę tego rozdziału. Dziadeczki, 33 wiersz. Dziadeczki, jeszcze chwilkę będę z wami, szukać mnie będziecie. I jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, tam wy przyjść nie możecie i teraz wam to mówię. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, że żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Rzekł mu Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział Jezus: dokąd idę, ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Rzekł mu Piotr: Panie, czemu nie mogę teraz iść za tobą? Duszę swoją za ciebie położę. Odpowiedział mu Jezus: duszę swoją za mnie położysz?
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Moi drodzy, kiedy czytałem ten fragment Bożego Słowa, Bóg bardzo poruszył moje serce. I zadałem sobie pytanie i zadaję pytanie każdemu z nas, którzy tutaj jesteśmy i których tu nie ma, może kiedyś usłyszą. Czy obecność i Słowo Jezusa mnie zmienia? Zastanówmy się i zadajmy sobie samemu pytanie, bądźmy, starajmy się jakby tak przyglądnąć się każdy samemu sobie i zadać sobie pytanie, czy Boża obecność, w której uczestniczę, a wierzę, że tak, choćby to zgromadzenie, jak już od samego początku usłyszeliśmy, Jezus jest tutaj obecny. Amen. On tutaj jest, Jego obecność tutaj jest. Biblia też mówi, że On mieszka w chwałach swojego ludu. A więc On przychodzi tam, gdzie Jego lud się zgromadza w Jego imieniu, aby było głoszone Jego słowo i aby On był uwielbiony. On tam jest. I zadaję sobie pytanie, Panie, czy kiedy przebywam w komorze modlitwy, bo też tam jesteś, i tam mogę odczuwać Twoją obecność, i tam mogę przeżywać Twoją inspirację, i tam mogę słyszeć Twój głos, czy to zmienia moje życie na lepsze? Takie, które by miało się Tobie podobać. I jeszcze jedno, czy słowo, które do mnie dochodzi, kiedy jestem sam w mojej komorze, kiedy otwieram moją Biblię, kiedy się modlę i rozważam Jego Słowo i ono do mnie dochodzi, dociera, czy kiedy Go słyszę w zgromadzeniu, czy na spotkaniu braterskim, czy ono mnie zmienia? Moi drodzy, kiedy wyznajemy, że Jezus był umarły z powodu naszych grzechów, kiedy wyznajemy, że Jezus Chrystus trzeciego dnia powstał z martwych, dajemy świadectwo, że nasz Pan Jezus Chrystus żyje. On żyje. Był umarły, wstał z martwych, pokonał śmierć, pokonał diabła, pokonał grzech. Moi drodzy, kiedy czytamy historię i widzimy Pana Jezusa ze swoimi uczniami, który zbliża się do tego kulminacyjnego punktu, gdzie ma oddać życie za każdego z nas. Syn Boga żywego przyjmuje ciało takie, jak mamy ty i ja, staje się człowiekiem, takim jak my, z wyjątkiem jednej rzeczy, nie popełnił żadnego grzechu, był czysty, nieskalany baranek, który ofiarował siebie na krzyżu za nasze grzechy. Ale tak samo cierpiał głód, pragnienie, znosił trudy dnia, męczył się. Był człowiekiem takim jak my. Kiedy był biczowany autentycznie, on cierpiał niesamowity ból. Był takim jak ty i ja. Stał się człowiekiem ze względu na ciebie i na mnie, aby nas zbawić, aby zająć nasze miejsce przed obliczem Boga i ponieść karę i sąd i gniew Boży za grzechy nasze. Biblia wyraźnie mówi, że On jest dowodem, Jezus Chrystus, który przyszedł na tą ziemię i umarł za nas, jest dowodem Boga względem ciebie i mnie, że Bóg miłuje nas. To jest dowód, pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, dowód Bożej miłości, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, czyli inaczej mówiąc, kiedy w ogóle Bogiem się nie przejmowaliśmy, nie zastanawialiśmy się nad tym, czego On od nas oczekuje, do czego nas wzywa, Chrystus tak nas umiłował. Jakby, powiem, ryzykując, nie mając żadnej pewności, że ludzie odpowiedzą wszyscy na tą Jego miłość i wezwanie, na tą Jego ofiarę. I my wiemy dokładnie, jak wielu ludzi zdecydowanie odrzuca to, co On uczynił i nie chce pojednać się z Bogiem przez wiarę w Jezusa. A więc On jest dowodem Bożej miłości. On nazwany jest przez Ojca umiłowany Syn.
To nie jest jakiś syn. Biblia, kiedy używa to monogenos, tłumaczone jako jednorodzony, ale podstawowym znaczeniem nawet nie jest jednorodzony. To jest jedyny, wyjątkowy, umiłowany mój syn. Tak mówi o nim ojciec. I on go za nas oddał. Ojciec oddał go z miłości do ciebie i do mnie. Po co? Abym ty i ja mogli abyśmy mogli wrócić do żywej, bliskiej społeczności z Bogiem. Aby twoje i moje życie zostało całkowicie odnowione. Abym się mógł stać nowym stworzeniem i należeć do Bożej rodziny. Jezus jest świadom, że odchodzi. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. On wiedział. On przecież już 3 razy zapowiadał, że Syn Człowieczy musi być wydany. A więc On wiedział, On się na to zgodził dobrowolnie, bo Słowo Boże mówi, że nawet Ojciec Mu nie odebrał, czy nie, siłą go do tego nie zmusił. Słowo Boże mówi, że w tym była wola Ojca, ale też była miłość Jezusa Chrystusa do swojego stworzenia, do każdego z nas. On mówi, nikt mi nie odbiera mojego życia, ja go sam dobrowolnie oddaję. I on, kiedy wiedział, że miał odchodzić, i pamiętacie, kiedy był już na krzyżu, zanim oddał ducha, wyrzekł niesamowite słowo, wykonało się. Wykonało się. Wiecie, to jest jak okrzyk zwycięstwa, wykonało się. Oto dokonałem woli Ojca, wypełniłem wszystko. Kiedy Bóg coś zaczyna, Bóg kończy. Dobrze jest to wiedzieć. Bóg rozpoczął z tobą i ze mną. Biblia mówi, że On jest początkiem i końcem naszej wiary i że On ma moc doprowadzić do końca nasze życie zwycięsko. Taka jest Boża obietnica. Nie tylko nas wybawił, On ma moc. Inaczej mówiąc, kiedy Jezus ogłosił, że wykonało się zbawienie, ofiara została złożona, moi drodzy, od tego momentu, później po zmartwychwstaniu, które dopełniło Jego ofiarę i zwycięstwo, Biblia mówi, że jako ludzie mamy udział w wielkim Bożym zbawieniu. To nie jest jakieś tam sobie nic nieznaczące Boże wybawienie, ale Słowo Boże mówi, że ono jest wielkie. Wielki Zbawiciel i wielkie zbawienie. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami, różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Pismo mówi, że kiedy słyszysz Ewangelię, kiedy człowiek słyszy Ewangelię o wielkim, dokonanym dziele zbawienia. Jeżeli tylko zlekceważy, to zlekceważy ku własnej zgubie. Zlekceważył coś wielkiego, coś potężnego, co Bóg uczynił przez swojego Syna Jezusa Chrystusa dla każdego człowieka. To zbawienie jest wielkie, tak cudowne, że Biblia mówi, że i prorocy Starego Testamentu, którzy prorokowali o Chrystusie i o cierpieniach mających przyjść na Niego, pragnęli zrozumieć, kiedy ten czas będzie. Oni tak z utęsknieniem oczekiwali na to, ale nie tylko prorocy. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście mówi tak, zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy. Kapitalne słowo. Wiecie, kiedy otwierasz Stary Testament, tam czytasz najczęściej o Duchu Bożym.
Czasami jest użyte Duch Święty, a okazuje się, że ten Duch Boży i Duch Święty w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie, odnoszący się do tego, który działał, Ducha Bożego, który działał w Starym, jest także Duchem Chrystusowym. Ten sam Duch, jeden Duch. A więc mamy Ojca, mamy Syna i mamy Ducha Świętego Bożego, który jest Duchem Chrystusa, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali, w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym, zesłanym z nieba, opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, które sami aniołowie wejrzeć pragną. A więc nie tylko prorocy. Okazuje się, że cały ten świat duchowy aniołów, bożych aniołów, byli zaciekawieni, byli zdumieni, pragnęli zrozumieć, co też Bóg uczynił dla człowieka, dla takiego stworzenia jak ty i ja. Przecież w oczach Boga Biblia mówi, prorok Izajasz tak o tym mówi, że narody są jak kropla w wiadrze przed obliczem Boga. Jesteśmy jak pyłkiem, nie jeden. Całe narody, miliardy ludzi w oczach tego wielkiego Boga są jak kropla w wiadrze. Bo przecież kiedy patrzymy na cały kosmos, na cały wszechświat, to ta Ziemia przecież jest, nawet nie jest widoczna. Jak główka od szpilki, czy jak koniuszek szpilki. A jednak Bóg jest tak wielkim Bogiem swojej miłości. Darował nam wielkiego Zbawiciela i dokonał wielkie zbawienie. Jezus jest wzorem i wszyscy się co do tego zgadzamy. Jest wzorem we wszystkim, co czynił i co mówił. Zwróćcie uwagę, kiedy czytamy o Panu Jezusie, zanim jest powiedziane, że nauczał, jest wcześniej powiedziane, że Jezus czynił i nauczał. On praktykował to, co nauczał. On jest wzorem, całe jego życie jest wzorem. I tych 12, których sobie wybrał na takich swoich posłańców, bo apostoł to jest posłaniec. To byli różni ludzie, ale oni byli z Jezusem cały czas. Przez 3 lata mogli być w najlepszej szkole biblijnej, jaka tylko istniała. Mogli widzieć samego mistrza, który nauczał, który praktykował, który pokazywał, w którego służbie objawiała się wiara, moc Boża, ale też wspaniały przykład pokory, miłości, cierpliwości wobec tych, którzy do niego przychodzili. A więc tych 12, których on wybrał, oni to wszystko widzieli. Wiecie, że 12 apostołów musiało się nawrócić. Oni musieli uwierzyć w Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. To, że oni szli za Nim, to było jedno. Odpowiedzieli na Jego wezwanie, ale przychodził taki moment i przyszedł taki moment, że oni wszyscy musieli w Nim uznać swojego Pana i Zbawiciela. Nic nie dzieje się automatycznie. I tak sobie wyobrażam tych 12 mężczyzn, którzy chodzą z Jezusem, aby stać się przykładem dla innych mężczyzn i dla Kościoła, aby zwiastować Ewangelię Królestwa. Oni się nawrócili. Oni w Nim uznali swojego Pana i Zbawiciela, tak jak każdy człowiek musi to uczynić. I dokonało się to w pełni, kiedy Jezus dokonał odkupienia i zbawienia i kiedy oni mogli o tym usłyszeć i wtedy oni zaufali i uwierzyli, że On jest ich Panem i On jest ich Zbawicielem. Jezus mówi podczas tej wieczerzy do nich, że nikt nie może przyjść do Ojca jak tylko przez Niego. I później robi taką dziwną rzecz. Ja mówię, 3 lata nauki od samego Jezusa. Oni byli z Nim, widzieli jak On troszczy się o ludzi, widzieli jak On nie ma nieprzespane noce, bo jest na modlitwie, jak od rana do wieczora jest zajęty usługiwaniem ludziom. A muszę wam powiedzieć, musiał być fizycznie wyczerpany nieraz. Pamiętacie, jest czasami powiedziane, że Jezus odszedł na osobne miejsce, na osobne, żeby nikt tam do Niego nie mógł przyjść, bo potrzebował takiego po prostu odpoczynku jako człowiek.
aby odpocząć, aby uporządkować jakby swoje myśli, aby być z Ojcem. Oni to wszystko widzieli. I teraz przyszła wieczerza, takie spotkanie braterskie, bardzo ważne, kulminacyjne, decydujące. Oni wszyscy rozsiedli się, albo właściwie położyli przy stołach, gotowi, aby jeść. I nie było komu, aby służyć. Ja mówię, jak to jest, że można słuchać, można oglądać, można kiwać głową, powiedzieć, tak, tak właśnie ma być. Odwrócić się i robić zupełnie inaczej. Kochani, można być bardzo blisko Jezusa, można słyszeć słowo Pana, które On do nas przemawia z całą swoją mocą i miłością, a jednak możemy być z drugiej strony bardzo daleko od Niego. Tych 12 jakby przez 3 lata nie zrozumiało wiele. Jezus bierze misę, bierze ręcznik, przepasuje się i zaczyna iść od ucznia do ucznia. Oni sobie tak leżą, bo to wtedy leżeli przy stołach. Nogi im gdzieś tam może wystają, te z brudnych sandałów, a on ściąga i zaczyna im myć te brudne nogi. Ja się nie dziwię z jednej strony Piotrowi. Panie, nie, 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 nie. Taka fajna reakcja. Ale Jezus mu mówi, jeśli ja cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną działu. Wiecie, kiedy to czytałem, to tak jakby, jeśli On ciebie i mnie nie umyje, jeśli ty i ja nie damy się umyć, obmyć, oczyścić w Jego świętej krwi, nie będziemy mieli w Nim działu. Było czytane przez brata Bolesława tutaj słowo z objawienia, którzy wyprali swoje szaty we krwi baranka. We krwi baranka. Co to znaczy? To znaczy, że ja muszę jakby konfrontować, badać, przypatrywać się swojemu życiu, czy ja czasami nie schodzę z tego właściwego kursu. On jest przykładem. On mówi, jeśli wtedy ja, Pan i nauczyciel, tak mnie nazywacie, słusznie, tak jest, umyłem wasze nogi, wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. I to nie chodzi, żebyśmy podczas wieczerzy to praktykowali. Jezus mówi o postawie pokory, o postawie służenia sobie nawzajem. Nie przymuszony do służenia, ale służący ze względu na mistrza, który daje przykład, bez względu na to, jakkolwiek to będzie potraktowane, czy dostrzeżone, czy nie, ja usługuję, aby On był uwielbiony, bo On jest moim wzorem. Nowe przykazanie daję wam, mówi Jezus. Kiedy to dokonał, mówi, nowe przykazanie daję wam. Właściwie z jednej strony Pismo mu mówi nowe, ale nie takie całkiem nowe, bo ono było już w Starym Przymierzu. Jezus je odświeża, odnawia i mówi do nich bardzo wyraźnie, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Słowo Boże, Nowy Testament mówi wyraźnie, że mamy usługiwać i mamy uważać jedni drugich za wyższych od siebie. To jest coś, co powinno być tam wewnątrz nas, nie dla pokazu. Wewnątrz nas. To nie, jeżeli masz, mamy właściwe nastawienie jeden do drugiego, to nie jest tak, że coś jest, ja się odwracam, a wewnątrz ja poniżam tego człowieka w moich myślach. To jest niegodne. To znaczy, że ze mną ciągle jest coś wyraźnego nie w porządku. Jezus takim nie był. To, co mówił, to, co wyrażał, kiedy mył nogi, to on to czynił z wielkiej miłości. Przecież wiedział, że za chwilę jeden z nich wyda go. Wiedział, że jeden z nich zaprze się go. Wiedział, że oni nie są absolutnie doskonali. Pamiętacie, że dwóch z nich chciało od razu ogień z nieba i wioskę całą zdywanować.
Mówi, wy nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Nie wiecie. I zadaję sobie pytanie, Panie, czy Twoja obecność w mojej komorze, w zgromadzeniu, czy Twoje słowo, czy ja pozwalam się zmieniać Twojemu słowu i Twojej obecności? Czy naprawdę moje życie dochodzi do tej dojrzałości, do wymiaru w pełni Chrystusa? Jezus o tym wyraźnie nauczał. Jezus do tego wzywał, mówi, czy wiecie, co wam uczyniłem? Zwróćcie na to uwagę. I ja mówię tak, 12 mężczyzn, którzy chodzą z Jezusem i oni nie mogą załapać prostych rzeczy. I znowu muszę powiedzieć, że to, że jestem blisko Jezusa, to, że jestem blisko Jego Słowa, to jeszcze tak naprawdę niewiele znaczy, jeśli moje serce, moje życie nie jest otwarte na tą Bożą zmianę w moim życiu. Możecie powiedzieć amen? Nie dzieje się to automatycznie. Słowo Boże nigdy nie działa automatycznie wbrew mnie, wbrew mojej woli, wbrew mojemu pragnieniu i chceniu. On posyła słowo. Tak jest napisane, Bóg posyła słowo i ratuje ich. Kogo ratuje? Ci, którzy mają otwarte serce i wołają, pomóż nam. Ratuj nas. Psalm 107 o tym mówi. Byli na morzu i było wzburzone i zwątpili, że dotrą do przystani i wołali do Boga i On posłał słowo i uciszył morze i dotarli do przystani. Moi drodzy, jest taka wielka odpowiedzialność, kiedy jestem w Bożej obecności. Kiedy jestem pod Jego Słowem. Wiecie, była tak wielka odpowiedzialność ludzi, którzy otaczali Jezusa. Jezus zamieszkał w Kafarnaum. Kiedy byliśmy w Izraelu, mogliśmy być w tym domu, w którym mieszkała teściowa Piotra. Jezus tam mieszkał. I dał takie wspaniałe obietnice dla Kafarnaum. Bo On tam mieszkał. On zwrócił uwagę, ziemi sodomskiej będzie lżej. Bo gdyby tam działy się te znaki i cuda, i gdyby oni słyszeli to, co wy słyszycie, dawno by w worze i popiele pokutowali. A więc całe miasto miało Jezusa dla siebie. Mogli przychodzić po poradę duszpasterską, mogli się modlić, mogli prosić o moc i Jezus by ich uzdrawiał i uzdrawiał. Ale to nie, większość tego miasta nie zmieniło ich serca. Chociaż tam był Jezus. I teraz wrócę do tych dwóch ludzi, którzy są wymienieni. Dwóch mężczyzn, którzy są z grona tej dwunastki. Którzy byli w tej najlepszej szkole. Przecież oni byli wysyłani przez swojego mistrza. On im dał autorytet. Oni w mocy Bożej, w autorytecie imienia Jezus wypędzali demony. Oni uzdrawiali ludzi. Oni się modlili i Bóg ich wysłuchiwał. I pamiętacie, z jaką radością wracali? Mówią, Panie, nawet demony są nam podległe w Twoim imieniu. Właściwie szkoła biblijna się kończy. Powinni teraz zdać egzamin. I ich postawa nas czegoś uczy. Jakim jestem słuchaczem? Czy jestem naśladowcą Jezusa, czy tylko wydaje mi się, że jestem naśladowcą? Jezus jest tak blisko. Wiecie, w ogóle, kiedy patrzę do Bożego Słowa, człowiek może być bardzo blisko Boga, nie zdając sobie sprawy, że może być i jest bardzo blisko upadku. Jeżeli nie czuwa, jeżeli ta jego relacja z Bogiem nie jest naprawdę mocna, silna. Góra Synaj jest takim przykładem. Tak wielka bliskość Boga.
Bóg przemawiający z góry Synaj. Wszyscy słyszą głos Boży i wszyscy Izraelici drżą i mówią: niech Bóg do nas nie mówi, Mojżeszu, ty rozmawiaj i przekaż nam to, co Bóg mówi, bo my nie możemy tego głosu wytrzymać. Wiecie, ja myślę tak, to jest takie naturalne, kiedy przychodzi Boża obecność i chwała Boża, wielu mężów Bożych woła w pewnym momencie: Boże, dość. Nie jestem w stanie znieść już Twojej obecności, ona jest tak wielka. To jest naturalne, właściwe. Ale popatrzcie, oni tam doświadczali słowa Pana, cudów Pana, prowadzenia Pana, ochrony Pana. Była manna, był słup ognia, który im pokazywał drogę, który dawał im ciepło w nocy, światło. Mieli obłok, który ich chronił od żaru słonecznego. Tak wielkie rzeczy Bóg czynił, tak blisko byli tego wszystkiego. A kiedy Mojżesza nie było tylko miesiąc, nie umieli czekać na Boga. Ja nie wiem, jak oni sobie tego Boga wyobrażali. Oni ulali sobie złotego cielca i mówili: to jest Twój Bóg Izraelu. Oto oni wszyscy, ta dwunastka była z Jezusem. On im 3 razy zapowiadał, że umrze. Oni widzieli w Nim przykład we wszystkim, w najdrobniejszych rzeczach. I to jest czas próby. Judasz jest taką osobą, która myśli, że bezkarnie można grzeszyć i nie będzie z tego żadnych konsekwencji. Nikt się nie dowie. Nikt nie będzie wiedział. Wiecie, że Judasz był skarbnikiem, Judasz był odpowiedzialny tam za finanse. Judasz, o nim jest powiedziane w kilku miejscach, że sprzeniewierzał to, co tam dawano. Jak potrzebowali coś zjeść, wołali Judasza, mówią: mamy tutaj, żeby zrobić śniadanie dla braci? Albo obiad, albo cokolwiek, coś, żeby kupić? Wiecie, czasami ludziom się wydaje, że te drobne grzechy, może jemu się to wyda takie drobne, no parę złotych, jak tam wezmę, to... A poza tym należy mi się, bo przecież prowadzę, prawda? Ale zauważyłem, że tak jak kłamstwo, tak jak gniew, tak jak inne rzeczy, jeżeli będziemy złość, brak przebaczenia, jeżeli będę tolerował te rzeczy i uważał je za tak nic nieznaczące, takie małe i będę powtarzał, to chcę Ci powiedzieć, będziemy budować w tym czasie bardzo nieprawy charakter. Bo nasze nawyki tworzą nasz charakter. I zamiast być wdzięcznym, czystym i świętym i umacniać w sobie te właściwe reakcje i zachowania, będziesz umacniał te niewłaściwe zachowania. A później już może być za późno. Można cię będzie kijem. Przepraszam za porównanie, ale przypominam, ja mam na myśli Izraela, któremu Bóg cały czas przebaczał. Oni cały czas notorycznie okazywali brak wiary i zaufania. I kiedy stanęli przed ziemią obiecaną, po prostu oni wewnątrz nie dali się Panu przemienić. Ich serca były takie, jakie na pustyni. No właściwie, jakie miały być. Jak tam narzekali tutaj. Jak tam nie okazywali wiary i zaufania, też nie okazywali w tym najważniejszym momencie, kiedy Bóg mówi: a teraz weźcie tą ziemię. A mówią: tam są olbrzymi. Nie mieli żadnej wiary. Żadnej wiary. Kto był za to odpowiedzialny? Bóg? Nie, oni. Każdy z nas jest odpowiedzialny, czy ty i ja budujemy ten prawy Boży charakter, czy trzymamy się tych Bożych standardów, czy nie. A więc dobrze jest słyszeć Pana. Biblia mówi, że Słowo Boże, które do nich dotarło, usłyszane, nie przydało im się na nic. List do Hebrajczyków, 3 i 4 rozdział. Boże, jak to jest? Twoje Słowo jest tak potężne. Tak mocne. Przecież Słowem tworzyłeś świat. Słowem stworzyłeś wszystko. Słowem, przez Słowo Twoje jestem zrodzony z Ducha Bożego.
Ono jest pełne mocy, ale bracia i siostry, chcę podkreślić to słowo, które Bóg do nas posyła, do ciebie i do mnie. Ono nie zmienia nas automatycznie. Biblia mówi, Jakub pisze, z łagodnością, z uprzejmością przyjmijcie słowo do waszych serc. Pozwól Słowu Bożemu wypełnić swoje wnętrze. Pozwól Słowu Bożemu, aby ono zatriumfowało, czyli dostosuję siebie do tego, co Bóg mówi, do prawdy, która jest objawiona w Jego świętym Słowie i przez Jego Słowo. Judasz myślał, że drobne grzechy nie będą miały jakichś wielkich konsekwencji. Kochani, jeden grzech prowadzi do kolejnego grzechu. Ktoś napisał w jednym ze swoich kazań, nie naprawiaj głupoty głupotą. Jeżeli coś zrobimy źle, wiecie, taką naprawianie głupoty głupotą polega na tym, że nie stosujemy się do prawdy, która jest w stanie nas wyprowadzić z tej sytuacji. Adam i Ewa, kiedy zgrzeszyli, próbowali naprawić głupotę głupotą. Zamiast upamiętać się, zamiast wyznać i przyznać się, to zwróćcie uwagę, oni się próbowali ukryć przed Bogiem, uciec i zwalali winę jeden na drugiego. A Bóg mówi, nie. Jeżeli coś jest nie tak, przyjdź i wyznaj to przede mną i proś o przebaczenie, skrusz swoje serce i wtedy na nowo prawda Boża, Boża miłość, Boży pokój będzie twoim i moim udziałem. Jezus, Judasz doszedł do takiego momentu, że zatwardził swoje serce i sumienie. I później jest napisane, że to się przecież nie stało od tak sobie. Diabeł w niego wszedł, czy wrzucił myśl, aby wydał Jezus. To się nie stało od tak, po prostu. Nie, nie, on coś otworzył drzwi swojego życia dla przeciwnika poprzez trwanie w swoim grzechu. Moi drodzy, można być blisko Jezusa, nawet jadać przy tym samym stole. Pytanie jest, czy On rzeczywiście jest we mnie obecny i ja moje życie Jemu zupełnie wydałem i mam z Nim bliską relację. Czy pozwoliłem Mu się umyć, tak jak On umył Piotra? Czy pozwalam, aby Jego święta krew mnie oczyszczała? I czy jestem człowiekiem, który pozwala Bogu, aby mnie oczyszczał i zmieniał? I czy ja świadomie zmieniam to, co jest niewłaściwe. Usuwam to, co jest niewłaściwe. Właściwie powinniśmy spodziewać się po Piotrze i Judaszu zupełnie czegoś innego. Ale widzimy, że Bóg nam przez to pokazuje pewne prawdy, pewną rzeczywistość, która ma miejsce. Tamci na pustyni nie reagowali. Słowo usłyszane nie przydało im się na nic, gdyż nie było powiązane z wiarą, z zaufaniem. Judasz ma wielkie powołanie, ale nie zwraca uwagi na swoje życie i postępowanie. Moi drodzy, każdy grzech otwiera drzwi dla kolejnych, jeżeli ich nie zamkniemy. Każda nieprawość, jeżeli z nią się oswajamy, powoduje, że drzwi do naszych serc będą coraz mocniej wyważane, a diabeł nie zna litości. I on się nie będzie patyczkował. Tak jak też słyszeliśmy na braterskim, kiedy Filistyńczycy atakowali, nie było zmiłuj się. Oni by zniszczyli wszystko. Wymordowali wszystkich. Kobiety, mężczyzn, wszystko. I diabeł jest takim. On nazwany jest złodziejem, nazwany jest mordercą, kłamcą. I
on nie będzie się pieścił, kiedy będzie widział możliwości, a próbuje wyważyć drzwi do naszych serc, kiedy będzie widział, że nie trwam w słowie, że nie trwam w posłuszeństwie, on wyważy i będzie niszczył. I będzie rabował nas z tej wiary, miary wiary, którą ma każde Boże dziecko w momencie nowonarodzenia. Judasz strasznie się pomylił, myśląc, że nie ma żadnego znaczenia to, co robi niewłaściwie, że to tak naprawdę nie będzie. To są takie drobne rzeczy, że to nie będzie miało żadnego wpływu. Nie był w stanie. Kochani, ja myślę tak, zresztą ja myślę, że Judasz, gdyby tylko chciał pokutować, Bóg by mu przebaczył. Jezus mówi, lepiej by było dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. I to słowo dla mnie jest wyraźnym świadectwem. Przecież to nie było zaplanowane dla niego, żeby tak on zrobił. To nie było tak, jak niektórzy głoszą, że niektórzy są na wieczne zatracenie wybrani. Nie. On dokonał pewnych wyborów, które go doprowadziły do tego miejsca. I myślę, że gdyby nie próbował, albo inaczej, gdyby próbował to naprawić w ten Boży sposób, a głupoty głupotą nie próbował naprawić, bo wiecie, zrobił najgorszą głupotę. Na końcu zrobił jeszcze coś gorszego. Skończył z sobą. Biblia mi mówi, że jeżeli człowiek szczerze zwróci się do Pana, odwróci się od swoich grzechów, Pan ma moc go wybawić. Sercem skruszonym i złamanym Bóg nigdy nie pogardzi. I moi drodzy, idąc szybko do końca, Piotr. Tamten zawiódł, upadł, przegrał, dlatego że uważał, że drobne rzeczy, złe rzeczy nie będą miały wpływu na jego życie. Jeżeli chodzi o Piotra, to jest trochę inny przykład. Moi drodzy, myślę, że Piotr był zbyt pewnym siebie i budował na sobie. Niektórzy chcą na nim budować, ale on budował na sobie. Jest takim świetnym przykładem, że nie można na sobie, na człowieku budować. Panie, duszę za Ciebie położę. Panie, choćby wszyscy Cię zostawili, ja zostanę przy Tobie. Człowieku, nie wiesz, co mówisz. To nam pokazuje, że nigdy nie możemy budować na samych sobie. To nam też mówi, bracia i siostry, że my tak naprawdę do końca nawet nie znamy samych siebie. Dopiero sytuacja, dopiero próba uświadamia nam, jakim jestem naprawdę. Prosty przykład, jedziesz samochodem. Powiedz, ja jestem takim łagodnym człowiekiem. No ale ktoś ci zajedzie drogę, ktoś ci jedzie za wolno, a ty zaczynasz. Nie mówię tylko narzekać, mówię, jak on jedzie i tak dalej, i zaczynamy. To nagle ta sytuacja nam coś uświadamia o nas. Nie ma we mnie cierpliwości. Wiecie, ile ja przez niecierpliwość musiałem nadrabiać drogi? Bo tak siedzę, tu jest taki korek, ja zmienię ten. Ledwo zmieniłem, tu już pojechali, a ja zostałem. I mówię do siebie, Andrzej, ucz się cierpliwości. Pamiętaj, będziesz cierpliwy, dalej zajedziesz. Drobne rzeczy. Czy pozwalam Bogu się zmienić? Panie, to... Wiecie, nawet uciął ucho temu Malchusowi tam w Getsemany. Piotr taki był z skrajności w skrajność. Życie kładzie, a później zapiera się, zaklina się wręcz. Ja nie znam tego człowieka. Piotr czegoś nie zrozumiał przez 3 lata, kiedy był z Jezusem. Przecież Jezus wielokrotnie mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie. Przecież jest w Getsemane później, pamiętamy? Jezus go prosi o coś. Piotrze, spędź ze mną godzinę na modlitwie. No to poszedł i zasnął.
chyba wcześniej nie praktykował modlitwy, albo nie aż tak bardzo. Kochani, wydaje się, że małe rzeczy, takie nieistotne, no, modlitwa, przecież mam to do zrobienia, tamto, tamto jeszcze, po co? Po co? Ale Królestwo Boże jest sprawą duchową. Jeżeli Jezus musiał się modlić, czasami w nocy, to ileż bardziej ja muszę się modlić, ty, każdy z nas. I przyszedł moment i albo jest gotowy, albo nie jest gotowy i ten moment to pokazuje. I ty byłeś z Nim. Ten, który tak śmiało mówił, duszę położę. I ty byłeś z Nim. Ja cię rozpoznaję i akcent cię tutaj zdradza. Ty byłeś z Nim. Ja go w ogóle na oczy nie widziałem. Najbliższy współpracownik Jezusa. W tej trójce, z tej dwunastki Jezus miał jeszcze trójkę. Takich najbliższych, których zabierał poza resztą w szczególne miejsca. Ja go nawet na oczy nie widziałem. Nagle odkrywamy, że tak naprawdę czegoś nam brakuje. I dałby Pan, i wierzę, że Duch Boży i Słowo Boże pracują nad tym, żeby kiedy przychodzą takie krytyczne sytuacje, momenty, abyśmy ostali się w próbie i okazało się, że jednak jesteśmy wierni Panu, przy Nim trwamy, a Jego ręka i On jest z nami. Nie będę polegał na sobie, bo wiem, że zawodzę. Wiem, że Biblia wyraźnie mówi, wszyscy upadamy, potrzebujemy łaski, a więc nie będę ufał sobie, ale będę ufał mojemu Bogu i na Nim polegał, że On ma moc, aby mnie zachować. Amen. Słowo Boże wielokrotnie nas wzywa. Nie uważaj się sam za mądrego. Bo nie jeden mądry, już go dawno nie ma. On lepiej wie niż pastor, niż inni. On dopiero ledwo coś, ale on lepiej wie. Każdy z nas, bez wyjątku, każde Boże dziecko, od momentu, kiedy zaczynamy naszą społeczność z Bogiem, ty i ja, z jednej strony Bóg chroni ciebie i mnie, otacza ciebie i mnie, ale też z drugiej strony na miarę naszego wzrostu i naszych duchowych mięśni i poznania sprawdza, doświadcza, abyśmy byli gotowi, umieli stanąć w wierze i zamanifestować, że naprawdę ufamy i wierzymy Bogu, a nie dajemy miejsca kłamstwom i oszustwom diabła. Ileż to presji musimy przejść? Nawet najbliżsi czasami wyrzucają nas z domu tylko dlatego, że uwierzyłeś w Jezusa. Ileż to presji psychicznej na to, żebyś wrócił tam, skąd wyszedłeś. I musisz stanąć i opowiedzieć się, czy chcesz być należeć do Jezusa, czy nie. Czy On jest najważniejszy, czy nie. Nawet ojciec i matka nie mogą być ważniejsi od Niego. Żona i mąż, dzieci. Albo On jest, albo Go nie ma. Albo zanim idziesz, jesteś gotów stracić wszystko, albo nie. Ale jeżeli my jesteśmy gotowi Jemu zaufać, On nas przeprowadzi. A jeśli poniesiemy stratę, On nam to wynagrodzi wielokrotnie. Amen? Tak jest. Tak jest. Jezus mówi, stracicie tutaj rodzinę, ale znajdziecie więcej braci i sióstr i tak dalej, i tak dalej. A więc zadaję pytanie, czy bliskość, ta świadomość, że jestem w zgromadzeniach, gdzie jest obecność Pana i Słowo Pana, z którym mam społeczność, w swoim domu, sam, na grupie domowej, w zgromadzeniu, czy to zmienia moje życie? Czy to sprawia, że staję się podobny do Niego, gotowy, aby służyć i miłować? Słowo Boże mówi, nie uważaj się sam za mądrego.
Bój się Pana i unikaj złego. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. W końcu, bracia, dodam siostry, umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. A czym, co jest w modlitwie pańskiej? Czyż nie ma tam słów, zachowaj mnie od złego? Kiedy mówię, Boże, sam sobie nie poradzę, ale z Tobą zwyciężę. I Ty, który jesteś we mnie, jest większy niż ten, który jest na tym świecie. Z Tobą dam radę. Niech Cię wysłucha Pan w dniu zbawienia. Niech Cię wzmocni imię Boga Jakubowego. Niech Ci ześle pomoc ze świątyni, przez potężną pomoc prawicy swojej. Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana Boga naszego. Zadrżały im kolana i upadli, lecz my stoimy i trwamy. Będziemy się modlić zaraz. Czy pozwoliłeś Jezusowi się umyć? Czy Jego święta krew oczyściła i oczyszcza Twoje życie? Czy uczyniłeś Jezusa swoim Panem i czy zostawiłeś wszystkie te rzeczy, albo może jest czas, żeby zostawić te wszystkie rzeczy, o które myślisz, że one są tak drobne, że mogę to tolerować? Pamiętajmy, mamy wielkiego Zbawiciela. I mamy udział w wielkim zbawieniu. I Jezus jest tutaj. Jezus nas miłuje. I Jezus chce nas błogosławić. Pozwalajmy Jego obecności, Jego słowu. Trzymajmy się i prośmy, Boże, niech Twoja prawda, Twojego słowa, Twoje słowo wypełni się w moim życiu. Moglibyśmy to jakby spuentować tym, co pisze Jakub. Że nie ci, którzy słuchają, są błogosławieni, ale którzy czynią Jego słowo. Powstańmy, drodzy, aby się modlić. Chcielibyśmy otwierać nasze serca przed Panem. Może potrzebujesz dzisiaj po prostu modlitwy, wstawiennictwa. Potrzebujesz dotknięcia Twojego ciała. Mamy wielkiego Zbawiciela. I wielkie zbawienie. On potwierdził je znakami, cudami i swoją mocą. Może jest coś, co będziesz, jeżeli Duch Święty i Słowo Boże ci o tym wyraźnie pokazuje, powiedzieć, Boże, wybacz mi. Chciejmy przychodzić w szczerości przed oblicze Pana. Chciejmy się modlić. Jeżeli ktoś ma pragnienie, aby się o Niego pomodlić, czy to dotyczy spraw Twojego duchowego, wewnętrznego życia, czy to dotyczy Twojego uzdrowienia, jest czas dobry, aby przyjść do wielkiego Zbawiciela, który dokonał dla nas absolutnie wszystko, aby nas błogosławić. A jeżeli ciągle nie pozwoliłeś się umyć Jezusowi, nie oddałeś Mu całego siebie, to pozwól dzisiaj. Jak to masz zrobić? Bardzo prosto. Otwórz serce i usta i powiedz, Jezu, przyjdź do mojego życia. Obmyj mnie, oczyść mnie, zbaw mnie. A On wie i On to usłyszy, i On przyjdzie i będzie błogosławił. Wszechmogący Panie, tak dziękujemy Ci i dziękujemy Ci, że mówisz do mojego serca przez swoje słowo i do nas. Panie, dziękuję Ci i modlę się, aby Twoje słowo, pomóż mi, Panie, abym nie był tylko tym, który, Panie, słucha Twojego słowa, ale modlę się, aby Twoje słowo wypełniało się, abym był czynicielem Twojego słowa. Panie Boże Wszechmogący, abyśmy byli w tym właściwym miejscu w godzinie próby, Panie. Dopomóż nam, Panie. Tak dziękujemy Ci, że Ty masz dobre myśli i zamiary wobec swoich dzieci. Dziękuję Ci, że Ty pracujesz nad nami, Panie, w każdym czasie, aby nas przygotować, abyśmy byli gotowi na Twoje przyjście. Dziękuję Ci, że dałeś nam wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty, Panie, kierujesz słowa miłości do nas. Tak błogosławimy Ciebie. Chwała Ci, Jezus.